No, witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem poleciałem na misję, już częściowo uzbrojony w... Częściowo uzbrojony w Toxin Type B. Czy będę miał dla niego zastosowanie, to się dopiero okaże. Na chwilę obecną nie zapowiada się to szczególnie aktywnie. Na chwilę obecną bardziej... Ogólnie tak. Problem polega na tym, że jestem zlokalizowany dość punktowo, a chciałbym ćwiczyć tych moich nowych pacanów, nie? Więc zarazem muszę się rozejść w miarę. A też muszę pamiętać, żeby, prawda, moje punkty obserwacyjne były w miarę rozsądnie ogarnięte. Pójdźmy tu. Ty się będziesz trzymał ściany i ty w sumie pójdziesz na górę, bo masz mało tajemnic. Niech będzie. Okej, teraz wy. Moje najnowsze nubiki, więc wy będziecie sobie stali tutaj. Po prostu. Tak. A wy, moi eksperci, wy będziecie zmierzać do budynków, tylko tutaj zacznę. Dobra, myślę, że tu. Was przerzucę. Okej. Nawet nie dotarł. No dobra, lepiej nie będzie. Zobaczymy! Turn end! Okej, przynajmniej wiem mniej więcej gdzie są i widzę, że moja decyzja z eksploracją była słuszna. Dobrze. Headsucker trafiony. Byłoby miło, żebyście go trafili. Bardzo ładnie. A, niewidzialni są, ale to dobrze, bo na tej określonej misji nałapię tonę sprzętu, który jak pobadam, to się stanę w zasadzie nie do powstrzymania, tylko no, oczywiście trzeba go zbadać najpierw. A to nie będzie aż takie proste. Dobra, najważniejsza kwestia. Gdzieś tutaj jest Grzesiu. Grzesiu krwawi. Grzesia trzeba ratować. W związku z tym, Grzesiu, prosimy, uciekaj. Dobra. I teraz tak. Zacznę od was, ponieważ wy dostrzegliście tam tamtych pacanów. W związku z czym, jeśli staniecie o tak, powiedzmy, powinno być marginalnie bezpieczniej. Okej. I teraz tak. Wasza czwórka. Tam raczej nie ma po co eksplorować, bo nie sądzę, że ktokolwiek tam jest. Tutaj jest ważne. Byłoby dobrze, żebyście wyglądali z okna. No, tak jak myślałem. Tak. Który to taki? Nie wiem, kto mnie dokładnie postrzelił wtedy, ale na wszelki wypadek byłoby dobrze, żebyś nie podchodził bliżej. Albo nawet schował się za tym kamieniem.
znośnie. Dobra, teraz tak, wy już byliście ruszeni, jesteście mniej więcej przygotowani. Teraz ty. Tutaj największy problem. No cóż, napierdalamy jak sądzę. Może go trafię. Odpowiedź brzmi nie. Trzeba podejść. Jeszcze jeden. Nie wiem, co się stało, ale chyba kogoś zauważyłem. Zgadza się. Przynajmniej wiem, gdzie mniej więcej się zespawnowali wszyscy. To nie zadziała, okej. Dobra, to teraz tak. Wy już byliście ruszeni, teraz wy. Przydałby się snajper. Słabiusieńko. Nie podoba mi się ta sytuacja, ale no cóż, niech będzie na chwilę obecną. Spróbujemy. Tak, największym zagrożeniem jesteś ty w chwili obecnej. Jej! Dobrze! No to teraz tak. Tu co się dzieje? Tu też wszyscy są ruszeni, a wy też już jesteście ruszeni. No to turn end chyba. W takim razie zobaczmy, co się stanie. Kurde. Dużo multiwormów. Z góry strzelam, czy co? Tak, z góry strzelam. Nie jest takie głupie w sumie, jak z góry ich postrzelę, to... Chociaż no w sumie tutaj budynek jest i mogą windą wjechać. Dobra, to jeszcze do przemyślenia. Fuck! Fuck! Nie! Nie będzie tak. Tak na pewno nie będzie. Dobra. Wczytujemy save'a, bo absolutnie nie pozwolę, żeby Justynka umarła. Także... poprosimy szybciej ruchy. Wy macie być przeszkoleni, a nie umierać. Więc turn end. Zobaczymy, czy RNG tym razem pomoże. Fuck! Chyba za blisko są. Znaczy, za blisko jest już... Fuck! Ciężka sprawa. Jeszcze jedną próbę zrobię, ale mam takie smutne wrażenie, że chyba będę musiał zaakceptować tą stratę, ewentualnie zaczynać tą misję od nowa. Jest już zdecydowanie za późno, żebym mógł sobie pozwolić na umieranie moich rekrutów, bo potrzebuję oddział, który będzie dawał sobie radę, nie? Więc trochę słabo. W związku z czym to też moje plany stopuje w kwestii wykorzystania. O, jak miło. Tak. Przeżyj. Dobrze. Dobrze. Średnio.
Dobrze! No, RNG mnie pożałował trochę. Ale przynajmniej wiem, gdzie są... Co z moim gardłem dzisiaj? Przynajmniej wiem, gdzie są skeletoidzi. Także... Tyle na plus. I teraz tak. Oj, 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 Justynko! Nie ma mowy, spierniczasz stąd. I to jak najszybciej. Teraz tak. Normalnie jak ten, prawda? Jak on się nazywa? No nie pamiętam, w każdym razie... No dobra, jak kowboj, nie? Kowboj, cowboy. Dobrze! Dobra, teraz ty możesz podchodzić bliżej Dead Zone'a. Kill Zone'a, co ja gadam. Ty już się ruszyłeś i już nic więcej nie możesz, a ty? No niech będzie. Dobra, to teraz tak, wy na górze. Pierwsza sprawa. Czy... O! 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 Trochę niedobrze. Dobra, myślę, że z tej perspektywy lepiej będzie granaty. Brawo. No niech będzie, lepiej nie będzie. Okej, teraz ty. Kogo ty widzisz? Ta sama sytuacja. Więc tutaj najrozsądniej byłoby zrzucić granat. Mam nadzieję, że spadł tam na ziemię. Spadł, dobrze. Teraz tak, wy. Wy powinniście już puszować tutaj w tym kierunku ogólnym, na wszelki wypadek. Dostrzec, czy nie bunkrują nam się tutaj z tego budynku. Powinno być w miarę okej, ale wiadomo. Różnie bywa. Dobra, myślę, że najrozsądniej byłoby, gdybyście zrobili se tak. Dobrze. Teraz tak, wy wszyscy już byliście ruszeni, jak rozumiem. Zgadza się. Dobra, to kolejny turn end, zobaczymy co się stanie. Słabo. Znośnie, choć bez cudów. Fuck! A, pięknie. Jeszcze popper jest. Dwa poppery.
No jaka piękna tragedia, no. Jeszcze raz będę próbował, prawda. Będę musiał manipulować ostro RNG, bo... ta misja nie poszła tak dobrze, jak mogłaby pójść. Mogę ją tylko zacząć od początku, nie? A to już 15 minut trwa odcinek, więc słabo bardzo. Jeszcze raz. Zobaczymy, co się stanie. Ktoś został schedsakowany. I to był Chippy, z tego co widzę. Podejście kolejne. Dwa popery! No, przynajmniej ten. Bo dopóki jesteście skrzywdzeni, to jeszcze jesteście w stanie się wylizać, ale... jeśli jesteście skrzywdzeni do tego stopnia, że nie będziecie w stanie uciec stąd... Słabiuteńko. Nie poszła ta misja zbyt dobrze. Okej, to teraz tak. Wy jesteście... nie jesteście aż tak mocno uszkodzeni, to dobrze. To w takim wypadku ty wirus spieprzasz. To będzie dla ciebie trudne, bo masz mało tajemniców. Teraz tak. Ty spieprzasz, bo ty ledwo żyjesz, Justynko. Dobra, kto jest jeszcze uszkodzony? Chyba wszyscy. Tutaj już. No okej, okay, dobra. Zaczynamy w takim razie. No to tak, tu kwestia taka, że ty tu zostajesz. Bo musimy zacząć tu sprzątać. No, nie pojawiły się te. Dobrze. Nie pojawiły się hyperwormy. Dobra, kogo widzisz ty? No to napierdalaj! Chyba nie wyłączyłem komunikatora firmowego, przepraszam. Zgadza się, okej. No dobra, powiedzmy jesteśmy w miarę... w miarę. Teraz tak, wiem, że... no właśnie. To teraz tak, jest to bardzo nieprzyjemne... Chociaż nie, 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 nie. Nie przebiję chyba ściany. No dobra, trudno, nie mam wyjścia. Muszę próbować. Czyli... kolejny. Muszę próbować, ponieważ jak zaoram go, to wyjdą hyperwormy, nie? O, nawet nie! Świetnie składa. No dobra. Okej, okay, dobra, to ty w takim razie stój tutaj. Wy też nadal stójcie tutaj. Okej, okay, to myślę tutaj zrobię turn end. Zobaczymy, co się stanie. Nie brzmi to zachęcająco. Spróbuję skończyć tą misję jeszcze w obrębie tego odcinka, ale no wiadomo, bez gwarancji.
Założę się, że któryś ze skeletoidów lata. O. Dobra, to w takim wypadku... Po pierwsze tak, wirus spieprzaj. Po drugie ty... Podejdź i napierdalaj go. No i próbuj. Dobrze! Okej, no to teraz tak. Trzeba będzie podejść. Zobacz, co się dzieje tutaj, bo oni stąd uciekali. I podejść na pewno tam będzie trzeba. Dobra. A ty se zejdziesz na dół. Na wszelki. Teraz tak. Byłoby dobrze, żeby się nie zbudził, więc wolałbym chyba na nim stać. A teraz co się dzieje tu? Podchodzicie ponownie, obywatelu. Looks clear póki co. Znalazł się. To wiem, może ty go trafisz. No. Nope. Dobra, czyli dwie osoby mają no line of fire i to jesteś ty. Więc powinnaś przejść tu. Dalej nie masz line of fire. Najwyższy vantage point. Dobra. Dobra. Jak no line of fire? Co ci blokuje? Aha, już wiem co mu blokuje. Dobra, trochę dupa, ale... Będziesz się musiał przemieścić, o tu. No to teraz tak, z góry. Czy trafisz go? Powinieneś. Próbujmy. Dobrze! Wszyscy? Nie, nie wszyscy. Okej. W takim wypadku turn end. Zobaczmy. Jeszcze gdzieś latają na pewno. Pytanie gdzie? No to jest problem z tego rodzaju otwartą mapą, bo ja się nie mogę poruszać w pionie, nie? Słabo to widzę. Swoją drogą, klienta pocztowego też nie wyłączyłem przed zaczęciem nagrywania, więc niniejszym to będę robił. O, tak, tak i tak, okej. No to teraz... Co dalej? Brzmi pytanie. Thank you.
Słabiuteńko to widzę. Dobra, na razie stój tak. Przynajmniej nikt cię nie zaora. Ciekawe czy... nie. To nic nie dało. No nic, trudno. Wszyscy już ruszeni? Tak. Znaczy ci, którzy mogą być ruszeni. Ty tutaj też, no to... skład, który teoretycznie jest najbliżej zagrożenia. Pora ruszyć. Jest i panikasz! Dobra, czy dotrzesz do niego? Dotrzesz. Wszyscy? Wszyscy. Dobrze. No to... Mateusz, Mate! Promoted te składy! Dobrze! I swoją drogą chyba Wojtka nie dodałem do mojego... do listy moich żołnierzy, także niniejszym to naprawię. Mateusz, Mate... Wojciech... no nie jest. Kogo ja zapomniałem? Cholera! Łukasz może? Chyba Łukasz. Tak jest, zapomniałem Łukasza. Okej. Okay. James Pierce, niniejszym stajesz się Łukasz Lechu. Lechu. Czwarty, jeśli dobrze pamiętam. Okej. No dobra, no to wracajcie do bazy i leczcie się jak najszybciej. Okej. Alien Containment. Tutaj raczej nic nie muszę nowego robić. Zgadza się, ewentualnie Multiwarma Deda se wezmę. No i okej! I szybko posprzedaję tylko szajs, który mi powpadał. I skończę ten odcinek, także... tutaj Smoke Grenade na pewno. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Toxicion Clip Type B. Devastator. Boomeroidów. Coraz więcej. Zaczynam zarabiać nareszcie. Bardzo dobrze. Dostatecznie Brainsucker Launchery. Entropy Launcher. Jakiś taki... widzicie, z Entropy Launcherem jest taki problem, że on nie jest szczególnie wydajną bronią, więc ja jestem skłonny go sprzedawać, ale niestety nie zarabiam na tym aż tak dobrze. Więc Entropy Pody też... do posprzedawania. I okej, chyba tyle w takim razie. No dobra, no to tutaj skończę ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.